Dzień dobry Państwu, to już przedostatnia, 33. kolejka spotkań piłkarskiej drugiej ligi w sezonie 2019-20. Jesteśmy w Rzeszowie na ulicy Wyspiańskiego i zapraszamy na mecz Resowia Widzew Łódź. Artur Łuczyk i Tomasz Jasina. Konrad Domoń będzie wyrzucał piłkę, wychowanek Resowi. On umie, potrafi zrobić to bardzo dobrze i bardzo mocny teraz wrzut piłki. Walczył tam Świderski w polu karnym. Okazja! Kapitalnie Wojciech Pawłowski wychodzi teraz obronną ręką. To już 11. minuta meczu. Uwaga, krótkie rozegranie do Płatka. Płatek, jeszcze raz Hebel. Wycofana teraz piłka, no i takie zagranie powrotne. Krykun, uwaga, szansa, źle przyjął sobie piłkę Świderski. No trochę koronkowo, ale no z całkiem niezłym efektem mogło się to skończyć. Fantastyczną sytuację mieli okazję do zdobycia gola piłkarze Resowi. No tak, tej walki też na pewno dzisiaj nie zabraknie, bo oczywiście bardzo ważne są punkty w tym spotkaniu. Uwaga, bo teraz Świderski, decyzja o strzale i łapie piłkę Wojciech Pawłowski. Widzicie to drugie, widzieli Państwo, mogło trochę podziałać myląco na bramkarza. Doskonale teraz Hebel odzyskuje piłkę, zagrana w kierunku Świderskiego. Uwaga, Świderski, polukalny Świderski tuż obok słupka, ależ to była szybka akcja Rzeszowian zakończona strzałem Daniela Świderskiego. By stworzyć sobie okazję do zdobycia bramki, Oyama. Kolejna dobra zmiana środka ciężkości gry do prawej strony. Już obiega za plecy teraz Kosakiewicz. Oyama próbuje indywidualnie. Oyama wbiega w pole karne, ale bardzo dobrze Serhii Krykun, tyle że spóźniony teraz i miał swoją szansę Widzew Łódź. Więc tutaj nawet jeśli Widzew tę przewagę osiągnął w tej chwili, może nieznaczną, ale jednak no to na pewno muszą się łodzianie mieć na baczności do końca spotkania. Traci teraz piłkę Hebel na rzecz Możdżenia. Możdżeń tam pracuje nad tym, by znaleźć sobie pozycję do zagrania bądź strzału. Kosakiewicz dośrodkowuje. Ruba kapitalnie teraz broni Zapytowski, ależ to było sytuacyjne uderzenie głową Marcina Robaka. No i doskonała interwencja również Marcela Zapytowskiego. Geniec, biegł teraz do środka Mateusz Geniec, ładne to zagranie, no i próba Hebel, uwaga, Hebel, gol, Resowia obejmuje prowadzenie w 64. minucie spotkania. Zaczęło się właśnie od tego zagrania Mateusza Geńca, podanie Świderskiego, no i tutaj błąd Huberta Wołąkiewicza, który nie zdążył tej piłki wybić, no a Hebel z tego miejsca wiedział, jak i zrobić użytek. I za moment do tej zmiany, proszę Państwa, dojdzie jeszcze nie teraz, jeszcze tam walczą w powietrzu i teraz słupek ratuje Resowie, nie koniec Gutowski, ale Zapytowski wyłuskuje piłkę spod nóg pomocnika Widzew. Dzisiaj Resowia prezentuje się, no jak przystało na miano najlepszej defensywy w drugiej lidze. Przypomnę, 31 bramek tylko straconych przez zespół Widzewa w dotychczasowych spotkaniach i to jest najlepszy wynik w drugiej lidze. Hebel, ależ teraz piłka do Świderskiego, wyszedł z bramki Pawłowski, dotknął piłkę ręką, to będzie kartka, no i zdaje się, że kartka czerwona dla Wojciecha Pawłowskiego, innej opcji nie ma po prostu. Tak jest. Będzie musiała nastąpić zmiana w drużynie z Łodzi. Patryk Wolański za moment powinien na boisku się pojawić, no bo bez bramkarza nie da się grać, więc to będzie taka szybka zmiana. Chociaż rękawice założył Hubert Wołąkiewicz, tak, więc być może nie będzie żadnej zmiany, więc być może to Wołąkiewicz stanie teraz w bramce Widzewa Łódź. No, sytuacja trochę dziwna, bo jeżeli Patryk Wolański jest zdrowy, jeżeli jest na ławce rezerwowych, no to teoretycznie to on powinien wejść na boisko. Niestety nie mamy informacji w wyniku, czy to jest taka sytuacja. Czyli Hubert Wołąkiewicz w bramce. No tak to w tej chwili wygląda. Jest mocne uderzenie, ale piłka przeszła po siatce. Nie ma czasu na rozgrywanie piłki, na jakiś atak pozycyjny. Już próbują prostymi środkami piłkarze Widzewa Łódź. Świderski i teraz Twardowski pobiegł do przodu. To może być szansa na strzelenie drugiego gola. Jest Twardowski przed polem karnym. Łapie piłkę Wołąkiewicz. Można było inaczej w ataku rozwiązać tą sytuację. W sytuacji 3-2 świetnie rozbiegli się pozostali dwaj partnerzy. Jeszcze zagranie do Mateusza Kantora. Koniec! Resowia wygrywa z Widzewem, zdobywając 3 punkty.